Yo, witam wszystkich bardzo gorąco, ja jestem Bonkol, a to jest powrót do gry Scrap Mechanic. Słuchajcie, gra. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób tę grę poznało na moim kanale jako pierwszy polski kanał, bo no, będę troszkę nieskromny. Faktycznie jako jedna z pierwszych osób na YouTubie polskim gdzieś tam zacząłem nagrywać. Były inne osoby, które chyba po dzień dzisiejszy nawet nagrywają. Pozdrawiam Ludzka. Jeżeli ktoś ogląda kanał Mów po Ludzku, to też jest bardzo, bardzo konkretny kanał, gdzie Lucek akurat bardzo się tutaj wciągnął w Scrap Mechanica. Natomiast ja zrobiłem wielką przerwę i teraz generalnie zrobimy sobie coś takiego, że dzisiaj wam zaprezentuję najnowszą rzecz, znaczy najnowszą, ona już została dodana jakiś czas temu, ale widzowie chcieli, abym nagrał z tego odcinek, czyli Steam Workshop Warsztat, czyli coś, co oczywiście większość gier na Steamie ma zaimplementowane. Warsztat polega na tym, że jeżeli my zrobimy jakiś projekt, to możemy go odpowiednio udokumentować, zrobimy zdjęcia, opis i dajemy to na warsztat. Co to daje? Inna osoba może kliknąć subskrybuj, to jest oczywiście darmowe pobranie tego projektu, i następnie możemy sobie wejść i taki szybciutko jakiś projekt zbudować. Projektów jest bardzo dużo. Niektóre wymagają jakichś dodatkowych modyfikacji gry, jakichś modów. Za bardzo nie jestem w temacie. Natomiast proszę bardzo, od na przykład takich najzwyklejszych motorków mogłoby się wydawać zwykły motor, tak? No nie jest jakoś super skomplikowany, ale zobaczcie jaki on jest stabilny. Bardzo ładnie wygląda, bardzo fajnie tutaj pędzi. Mamy też jakiś super dopalacz, który nas dociska do podłoża. No raczej w niektórych wypadkach powoduje, że lecimy. Ale generalnie bardzo fajne projekty są. Ten akurat jest niesamowicie stabilny. Ciężko jest go wywrócić na tyle, żeby nie mógł z powrotem na te dwa koła w swojej podstawowej pozycji tutaj jeździć. Więc bardzo fajny projekt. Tych projektów, jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście pod koniec tego filmu, jak wam się spodoba, możecie napisać coś w komentarzu i zalajkować. Będzie więcej. Jeżeli wam się spodoba, to też takie przeglądy sobie będziemy robić raz na jakiś czas. Mamy coś takiego, moi drodzy. Lowrider. Widzimy samochodziki, moi drodzy. Mi to oczywiście się z GTA kojarzy. I oczywiście sławną misją, kiedy to trzeba było się troszeczkę namęczyć. Ja się akurat bardzo męczyłem, żeby w tym samochodzie wykonać tą misję. A, tylko to jest tutaj wejście. O, proszę bardzo. Mamy oczywiście podnoszenie. Tutaj, moi drodzy, hydraulika jest tutaj zaimplementowana. Możemy sobie te różnego rodzaju... Czekajcie, tutaj z przodu, z tyłu podnosimy. Okej. Co teraz? Co teraz? O, i właśnie, moi drodzy, skaczemy. No oczywiście samochód jeździ. A, i przycina czasami. No niestety, ta gra jest tak zrobiona... Bardzo wiele skojarzeń mam z Minecraftem, że im więcej jakichś ruchomych przedmiotów, czy jakichkolwiek po prostu przedmiotów, to wtedy ta gra lubi się po prostu poprzycinać. Ale wiecie dlaczego tak się dzieje? Bo ja nie usuwam tych projektów. Ja powinienem właśnie ten projekt wziąć, teraz powinienem kliknąć tutaj i usunąć. No i też tak zrobimy z tym motorkiem, żeby nam tutaj nie zaśmiecało tego serwera. I jeszcze dzisiaj wam pokażę, myślę, tutaj jakieś 2-3 projekty i jeden projekt petarda. Jak ja zobaczyłem ten projekt, ja sobie pomyślałem, wytyfy. Dobra, jednym z tych projektów, kiedy to pomyślałem sobie, wytyfy, jest oczywiście skaczący banan. Teraz powinienem zmienić muzykę, moi drodzy, Peanut Butter Jelly Time, ale na to sobie możecie sami puścić, naprawdę to jest wtedy mega, mega śmieszne. Zobaczcie, niby taki banan zrobiony z drewna, ale zobaczcie, że to jest banan, który się właśnie w tym momencie przemienił w prawdziwego stojącego banana i teraz się bawimy. Peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. I moi drodzy zrobili dancing banana. Dancing banana. To jest stuprocentowo, moi drodzy, tańczący banan. Bardzo fajna rzecz. Oczywiście możemy go poskładać ponownie do swojej pierwotnej pozycji. Tu już widzimy się składa buzia, składają się rączki. Jakieś małe przycięcie. Okej, ale chyba jest już wszystko. Dobra, on się teraz już poskładał, bierzemy go tutaj. No i na szybkości, moi drodzy, na szybkości to robimy. Pyk, dobra. Co my teraz jeszcze możemy przywołać? Bo też ten odcinek chcę dzisiaj zrobić taki króciutki. Przepraszam bardzo. Dobra, oczywiście Pokeball. Czym, moi drodzy, byłaby jakakolwiek gra obecnie, jeżeli nie byłaby wykorzystana fala oczywiście hype'u na Pokémon Go? Zobaczcie, jest samochód, który jeździ, który oczywiście jest sterowny, bo możemy tutaj lewo, prawo, możemy dodawać gazu, ale oczywiście robimy szybciutko transformację, proszę bardzo, i jesteśmy Pokébolem. I to jest taki prawilny Pokéball, bo oczywiście ma tutaj czerwony, czarny pasek, biały kolor na dole i oczywiście z powrotem możemy się przemienić i jechać. Tak to wygląda. Bardzo fajnie, to mi się podobał. Dla porównania jeszcze tutaj przywołam sobie drugiego Pokébola, to jest akurat Ultra Ball. I zobaczymy, czym się różni ten Ultra Ball
On się otwiera w ten sposób. Wchodzimy chyba do... Czekajcie, jeszcze tego, co by tutaj... O, fuck! Ktoś mnie zamknął, a dokładniej sam siebie zamknąłem. Czekajcie... Okej, okay, usiadłem. Co my teraz zrobimy? Klikniemy chyba pierwszy przełącznik. Nie. Czekajcie, chyba musimy go poskładać, bo widzę, że tutaj aż się... Aż coś chyba źle zrobiłem. A, jest, okej, okay, wyjście. Czekajcie, zrobimy coś takiego. To weźmiemy sobie na podnośnik. Oczywiście usuniemy. I teraz wejdziemy tutaj, czekajcie. Musimy wejść tutaj. I powinniśmy tutaj gdzieś kliknąć. Następnie zamykamy. Albo nie zamykamy, tylko próbujemy go... O kurde, patrzcie to. Moi drodzy, z Pokebola wyszedł taki pająk samochód. Samochód pająk. Zobaczcie, samochód pająk. Jedziemy. Zobaczcie, tak on wygląda. Okej. Okay. Jakoś możemy teraz z powrotem powrócić do... Ale ile tu... Ile musieli siedzieć i ile musieli testować tego wszystkiego, moi drodzy, tych przełączników. To jest naprawdę... Należy im się, jeżeli komuś pomogą te projekty, to należy im się na tym workshopie dać te gwiazdki, te nie lajki, tylko gwiazdki tam są, chyba od 1 do 5 gwiazdek. Ja oczywiście już tym lepszym projektom tam odpowiednią ilość gwiazdek przekazałem. To jest bardzo ważne, bo wtedy te lepsze projekty są od razu wyżej i wtedy wiemy, że warto takim projektem się zainteresować, a nie jakimś takim byle jakim randomowym. Moi drodzy, oczywiście są projekty, które gdzieś ja też próbowałem zrobić. Są na przykład coś takiego, moi drodzy, Segway, proszę bardzo. Czym jest Segway, to każdy chyba wie. Moi drodzy, coś, co oczywiście poniekąd powinno przeczyć tutaj, powiedzmy, zasadom fizyki, grawitacji, ale jednak to wszystko tutaj się porusza poprawnie, bo mimo, że się wywróciliśmy na plecy, to zobaczcie, że możemy z powrotem powrócić tutaj do naszego trybu jazdy. Oczywiście bardzo prosta konstrukcja, no ile tu jest części, no sami zobaczcie. Są opony, jest siedzenie, jest kierownica, żyroskop. No, dużo tych rzeczy tutaj naprawdę nie ma, ale jednak był pomysł, była osoba, która chciała to ukończyć, no i oczywiście się udało, chwała mu za to. Jest dużo takich bardzo szalonych projektów, nie wiem, czy zdążę dzisiaj wszystko pokazać, ale jest jeszcze jeden Pokeball, nie wiem, co on robi. Zobaczmy, co w tym Pokebolu. I na sam koniec chcę wam zaprezentować coś, co po prostu, jak wam pokażę, to rozwali wam mózg, jak to się mówi. No naprawdę, ja nie wiedziałem, co powiedzieć, ja myślałem, że to jest żart, że to się nie uda. Ej, słuchajcie, to jest Pokeball, który... Czekajcie, on się może składać, ale to jest... On chyba lata, no bo tutaj są silniki. Tak, moi drodzy, patrzcie. I możemy tutaj sterować w odpowiednią stronę. Oczywiście musimy coś wyłączyć, żeby... O kurde, chyba tutaj za bardzo przesadziłem. Składamy się. Ewakuantos. Dobra. Tutaj mamy trastery, to nie będziemy tym się tutaj bawić. Dobra, zrobimy takie coś. Będziemy musieli na szybkości tutaj wyjść stąd. Ciężko jest wychodzić na przykład z takich konstrukcji, bo one mają tutaj przemyślaną jedną rzecz, czyli jak wejść, ale jak wyjść, to już jest niestety problem. Więc musimy sobie po prostu to usunąć. I teraz, moi drodzy, jeszcze idziemy dalej. Bardzo ładny samochód. Bardzo ładny samochód, to muszę wam powiedzieć, bo to też już sprawdzałem. Oczywiście to, co tutaj widzicie, czyli, że tak powiem, ta różnorodność przedmiotów, z których ja wybieram, a raczej tych konstrukcji, to nie jest wszystko. To jest bardzo mała część. Ja to oczywiście tylko i wyłącznie zasubskrybowałem, później to usuwam, żeby oczywiście mi się to nie myliło. Także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to dajcie, tak jak powiedziałem, tego lajka pod koniec filmu. Albo już teraz, możecie już teraz zalajkować, napisać komentarz, jaki projekt wam się naprawdę podobał i jakie inne projekty widzieliście, bo na przykład gracie, abym ja pokazał w następnym materiale. Słuchajcie, więc tu oczywiście ja dzisiaj swoich projektów nie robię, może to komuś nie pasuje, bo są też osoby, które lubią ten cały proces myślowy, czyli dobra, zróbmy coś, ja wymyślam, ja to buduję. No, dobra, powiem nieskromnie, jestem kreatywną osobą, ale nie tak kreatywną, żeby, moi drodzy, na przykład mieć w sumie tyle cierpliwości, żeby wykonać niektóre projekty, na przykład taki oto projekt, czyli projekt robota, tylko musimy teraz zrobić inaczej, że bierzemy tego robota, dajemy go na w miarę płaską nawierzchnię i zobaczcie, to jest robot, to mi może tutaj przycinać, to że się tutaj nie przejmujcie, to jest robot, który ma oczywiście możliwość taką, że będziemy nim sterować, tylko ja bym musiał tam jakoś kliknąć. Dobra, jeszcze tak zróbmy. Ja sobie tutaj jakieś
Czekajcie, zrobię coś takiego. Będę sobie pod nogi, jak w Minecrafcie. Czekajcie. Okej. Dobra, zrobię sobie tak, że sobie tutaj będę pod nogi dawał. Bo w sumie nie wiem, jak to rozwiązać, tą sytuację. Dobra. I teraz tak, tutaj sobie kliknę E. Zamykamy chyba. Nie, czekajcie, tu jest jakiś... Tu jest coś takiego, to się kręci. To oczywiście jest imitacja broni. Teraz chyba mogę zamknąć. I teraz jest ciężka sprawa, bo... Teraz chyba... Aha, idę jedną, idę drugą. I mogę próbować iść, moi drodzy, ale chyba się wywróciłem. Niestety się wywróciłem. Projekt, moi drodzy, bardzo ładny, tylko ja chyba nie potrafię nim po prostu się tutaj posługiwać. Nie będziemy dzisiaj się chyba za bardzo... No chyba, żebyście chcieli na przykład te projekty, żebym dłużej tak testował. Żebym na przykład próbował tym... aby próbował właśnie tym mechem sobie tutaj pochodził. No i zobaczcie, tutaj jest teraz ogromny projekt. Tylko jak ja go obrócę... Moi drodzy, to ja nie wiem, co ja zrobię. Dobra, on się wywróci, więc damy go na w miarę tutaj płaską nawierzchnię. Proszę bardzo. I to jest oczywiście diabelski młyn. Tak to się nazywa. Diabelski młyn. Proszę bardzo. Nawet wygląda idealnie jak diabelski młyn. No i teraz sprawdźmy, czy oczywiście działa. Więc robimy coś takiego i szybko musimy wsiąść. Proszę bardzo. Jest napędzany. Myślałem, że będzie silnikiem napędzany, ale jest napędzany tutaj trasterami, czyli jest tymi silnikami odrzutowymi. No i proszę. Proszę bardzo. Działać działa. London Eye to nie jest, ale jednak... Bardzo, bardzo podobny do prawdziwego diabelskiego młynu. No i tak to wygląda. Wielkie koło. U nas w Chorzowie na Śląsku jest tak zwane Śląskie Wesołe Miasteczko, także też mamy taki właśnie diabelski młyn. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Bardzo fajnie. Warto przyjechać na Śląsk, chociażby na przykład do Wesołego Miasteczka. No i proszę bardzo. I tak sobie tutaj to wszystko ładnie się kręci. I moi drodzy, uwaga, uwaga. Dzisiaj zrobimy teraz jeszcze jedną rzecz. Miałem to usunąć. Dobra, miałem to usunąć. Oczywiście, jeżeli ja usuwam to w tym momencie z podnośnika, to nie jest usuwane z tych moich, że tak powiem, zasubskrybowanych projektów. Pewnie tutaj chcecie zobaczyć helikopter. Też pewnie jesteście bardzo ciekawi, tylko nie wiem, czy to nie jest ten zbugowany helikopter, który troszkę ścinał, ale chyba nie. I to jest nawet ten działający helikopter, więc zobaczcie, to jest... oglądaliście może Avatar? To wam powinno coś przypominać. Dobra. Czekajcie, tutaj możemy kontrolować mniej więcej. O, proszę bardzo. Coś takiego. O. Włączyliśmy, jeszcze silniki musimy włączyć. Chyba na piątce, nie na piątce, na szóstce. O, proszę bardzo. Lecimy. Działa, moi drodzy, działa. Musimy teraz wykonać lądowanie takie bezpieczne. Czekajcie, zrobimy takie bezpieczne lądowanie w miarę. Czyli zrobimy sobie coś takiego. Nie było to najbezpieczniejsze lądowanie w mojej historii, ale moi drodzy, projekt działa, projekt zatwierdzony. I uwaga, teraz sobie zrobimy już na koniec, pokażę wam, bo tu jeszcze jest kilka takich projektów, ale niektóre z tych projektów powodują, że gra crashuje. Nie chcę, o moi drodzy, at-ata, to wam muszę pokazać, bo mało tego, patrzcie, jakie to jest piękne. Mało tego, moi drodzy, to działa, tylko że to powoduje, że moja gra zaraz wybuchnie, a dokładnie mój komputer. Ale na pewno chcecie zobaczyć ten legendarny, można powiedzieć śmiało, pojazd, oczywiście ze Star Warsu, z Gwiezdnych Wojen. Ja spróbuję tutaj wejść jakoś. Kurde, no akurat tu tego nie przemyśleli. Chyba, że jakoś to zrobili, a ja na przykład nie wiedziałem. To chyba się nie otwiera dokładnie. Kurde, jak ja tam mam wskoczyć? Czekajcie, muszę to usunąć. O, kurde, to chyba nie to wejście prawidłowe. To jest, patrzcie, ile jak tu jest dużo tych przełączników, tu jest dużo bardzo połączeń. To musi być naprawdę skomplikowany projekt. Oczywiście już pomijam fakt, że on ładnie wygląda, nie? Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tu zrobiłem, tu się tym nie przejmujcie, zrobiłem to takie za duże po prostu. Dobra, zrobiliśmy tak, tutaj jest rozdzielka, idziemy troszkę dalej, wejdziemy tutaj. U. Zbliżamy się, moi drodzy, do momentu, kiedy on chyba wykona swój krok. Patrzcie. Zrobił jeden krok, robi drugi krok. I czy to będzie działać? Czy my się wywrócimy? Aha, bo tu jest nierówno. To na pewno dlatego, że jest nierówno. I jeszcze dodatkowo chyba tutaj mamy... Chociaż on nie haczy w ogóle.
No ale można śmiało powiedzieć, że projekt jest projektem działającym, także to też oczywiście jest bardzo, bardzo ważne, bo co z tego, że ktoś zrobi bardzo ładny projekt AT-ATA, ale ten AT-AT w ogóle nie będzie się poruszał. Dobra, możemy teraz śmiało stąd wyjść. Możemy śmiało stąd wyjść i na koniec muszę się przygotować, słuchajcie, muszę usunąć wszystko, co tutaj jest, bo projekt, który chcę wam zaprezentować na końcu, jest projektem niesamowicie skomplikowanym. Moi drodzy, w grze, w której są proste mechanizmy, proste przełączniki, aha, bo oni dodali tutaj kilka rzeczy nowych, słuchajcie, dodali kilka nowych rzeczy, żeby wam to udowodnić. Akurat jeżeli chodzi o ten tutorial, to chyba tutaj za dużo tego nie pozmieniali. Natomiast w ogóle jestem taki bardzo ciekawy, czy oni faktycznie dalej tutaj trzymają ten zbugowany tryb multiplayer, gdzie często po prostu nie widzimy tego, co powinniśmy widzieć. No ale mam nadzieję, że to też jakoś tam po prostu im wyjdzie. Zobaczcie, jakie tu są projekty. Znaczy, jakie tu są przedmioty. Dodano nowe przedmioty. Nie pokażę ich chyba tu. Jest bramka logiczna, moi drodzy. Bramka logiczna. Jeżeli ktoś był, powiedzmy, uczniem szkoły, czy technikum, czy nawet na studiach związanych ściśle właśnie z informatyką, z programowaniem, z matematyką. Tam oczywiście są bramki logiczne, moi drodzy. Z bramek logicznych możemy różne skomplikowane, że tak powiem, działania zrobić. No i oczywiście mamy timer, mamy też te rzeczy, które już były, czyli jakieś takie dźwiękowe. Ale przede wszystkim bramka logiczna, tak? Czyli mamy Nora, mamy wszystkie tutaj potrzebne rzeczy. Ja wam pokażę, jak ta bramka logiczna działa. O, bierzemy taką bramkę logiczną, mamy tutaj AND, mamy OR, XOR, mamy NANDA, NORA i XNORA. Wiem, że niektóre osoby, a przede wszystkim młode osoby, które widzą takie oto symbole i takie oto dziwne nazwy, to nie wiedzą, o co chodzi. Ja dzisiaj nie będę wam tego tłumaczył, chociaż sam osobiście miałem to na lekcjach, uczyłem się, pisało się sprawdziany, sprawdzało się swoją wiedzę. Nie zamierzam tego tłumaczyć, bo pewnie już nie pamiętam tego dokładnie. No i też myślę, że nie każdego to interesuje, ale jeżeli ktoś w przyszłości pójdzie na jakiś taki kierunek, jak powiedziałem, chyba coś informatyka, elektronika, tego typu sprawy, to śmiało może się przygotować już na takie rzeczy. I myślę, że jeżeli na przykład będzie to aktualnie się tego uczył i będzie grał w tę grę, to może mu to łatwiej po prostu podejdzie. To jest bardzo fajna opcja, naprawdę, bo to są niby proste rzeczy, ale można skomplikowane rzeczy wykonać na tym, na podstawie tego. Dobra, moi drodzy, myślę, że to już tutaj znudziło was, więc od razu przechodzę do sedna. Chcę wam dzisiaj zaprezentować, jak gość zrobił, moi drodzy, 16-bitowy kalkulator. Tak, moi drodzy, kalkulator. Opis niesamowity. Przedmioty, jakie były wykonane, moi drodzy, 5671. 5000, 6000 przedmiotów, ponad. Moi drodzy, ktoś, kto to wykonał, to ja nie wiem, aż mi zacięło komputer w tym momencie, nie wiem, czy mi nie wyłączyło nagrywania, chyba, okej, okay, już jestem, już, moi drodzy, aż się nie zdziwcie, że będzie bardzo mało FPS-ów. Patrzcie, co się dzieje. Zrzucamy teraz projekt. Zrzucamy teraz projekt, tak oto projekt wygląda, słuchajcie. 10 FPS-ów. Nie przejmujcie się tym. Najważniejsze jest to, że w tym oto projekcie, tak oto pięknie zrobionym, możemy, moi drodzy, policzyć sobie, to jest kalkulator. Te wszystkie tutaj rzeczy, to oczywiście nie ma czegoś takiego jak wyświetlacze LED. Gość wykorzystał oczywiście te bramki. Tutaj to wszystko połączył ze sobą, każda ma odpowiednie ustawienie. Jeżeli tutaj coś poprzestawiacie, to oczywiście może się to popsuć. Moi drodzy, zobaczcie. Ja sprawdzałem, czy to działa. Tutaj mamy coś takiego. Możemy zrobić... przepraszam, nie tutaj. Oczywiście możemy kliknąć i teraz tak, może być minus, może być... przepraszam, to jest minus. Możemy zrobić plus i możemy chyba zrobić mnożenie. Tylko jak to mnożenie chyba się robiło, się wyłączało tu, tu i tu się wyłączało. Jest mnożenie. Sprawdźmy, czy to działa, tak? Dobra, więc tutaj mamy u góry, sprawdźmy w tej części, sprawdźmy w tej części. Czyli na przykład zróbmy sobie jedynkę, czyli 1000, takie proste działanie. Dodamy, przepraszam, już tutaj coś mi się zepsuło. Pomnóżmy, 1000 razy 0 to jest 0, wiadomo. Ale jeżeli damy do 1000, moi drodzy, raz, dwa, powiedzmy razy 2, proszę bardzo, powinno wyjść 2000.
moi drodzy, wyszły 2000. Oczywiście tutaj to szybciutko wyłączymy i przejdziemy teraz do czegoś takiego. Nie wiem, kto to musiał być. To musiał być mega geniusz. Dobra, zróbmy to teraz na dodawaniu. Czyli zróbmy dodawanie. I teraz zróbmy sobie coś takiego. 25. Dodamy do tego powiedzmy 50, czyli tutaj 50, 5, powinno wyjść 80, jest 80, mamy 80, działa, ale teraz spróbujmy, bo ja tutaj widziałem, oczywiście nie byłbym sobą, gdybym w tak pięknie wykonanym projekcie nie znalazł przynajmniej jednej rzeczy, która nie działa. Oczywiście to musimy tutaj wyłączyć i teraz zobaczcie. Nie wiem dlaczego, chyba że coś źle robię. Powiedzmy, weźmiemy sobie coś takiego. 4. Gdzie jest tutaj? 4. Proszę bardzo, czwóreczka. Odejmiemy od czwórki minus i powiedzmy 6, czyli 4 minus 0 to jest 4 i odejmiemy szóstkę, czyli tutaj. Error. Oczywiście powinno tutaj coś takiego wyskoczyć. 4 minus 6 to jest oczywiście minus 2. No niestety tutaj pewnie nie pozwoliło już dodać ta złożoność tego całego projektu, bądź może w sumie nawet upośledzenie wynikające z ograniczeń tutaj technicznych, nie pozwoliło zrobić czegoś takiego, ale ten projekt jest i tak niesamowicie dobry, ja tutaj nie zamierzam się kłócić, jeszcze czegoś nie sprawdzaliśmy, było mnożenie, dodawanie, moi drodzy, dodawanie było, ale sprawdźmy to, a co to będzie to? Odejmowanie, nie, to jest chyba zbugowane, ale zróbmy to odejmowanie, czyli na przykład zróbmy sobie tutaj coś takiego, czyli mamy 32, dobra, no to od tych 32 odejmijmy po prostu... No tak, tak 16, to tak 16, nie? Czyli mamy na przykład tutaj szósteczkę, a tutaj mamy jedyneczkę. Proszę bardzo. Jest 16. Moi drodzy, to jest projekt kalkulatora wykonanego w grze Scrap Mechanic. Wiem, że też w Minecrafcie różnego rodzaju takie rzeczy robiono, ale to jest, moi drodzy, gra, w którą ja gram. Ja nie gram w Minecrafta. Dobrze, moi drodzy, postanowiłem się... czekajcie, bo gra w tym momencie... O. Okej. Postanowiłem się teraz z wami pożegnać. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobał taki motyw, czyli sprawdzanie fajnych projektów z workshopa, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Na dole macie link do sklepu g2.com, gdzie taką grę można po taniości kupić. No i widzimy się w następnym materiale. Zapraszam także na live streamy i na Facebooka. Brakuje tam chyba jeszcze troszkę lajków, także trzymajcie się, do zobaczenia. Scrap Mechanic, przegląd workshopa. Cześć!